W drugi dzień święta Kielc na gości odwiedzających centrum miasta czekała moc atrakcji. Tradycyjnie już od rana do późnego wieczora na ulicy Sienkiewicza było tłoczno. Uwagę Kielczan przykuwały produkty regionalne, ekologiczne czy wyroby rękodzieła artystycznego sprzedawane podczas jarmarku świętokrzyskiego. Na jednym ze stoisk można też było zadbać o swoje zdrowie i bezpłatnie zmierzyć ciśnienie. Koncerty, pokazy taneczne, konkursy, wystawy to tylko niektóre elementy bogatego programu zaplanowanego na ten wyjątkowy dzień. Wyjątkowy, bo po raz pierwszy poświęcony winnicy, ukraińskiemu miastu, z którym Kielce współpracują od 55 lat. Uroczyste rozpoczęcie święta z udziałem władz miasta odbyło się na scenie głównej usytuowanej na kieleckim rynku. Szanowni Państwo, to jest taki moment, kiedy naprawdę możemy być razem, kiedy dajemy sygnał do tego, że winnica i Kielce to są przyjaciele i my z tego bardzo jesteśmy dumni. Mamy jeszcze wiele do zrobienia i wierzę, że ta przyjaźń będzie dalej trwała. Wśród gości z winnicy znaleźli się przedstawiciele władz tego miasta z merem Włodzimierzem Grojsmanem i jego zastępcą, ale także młodzież z folklorystycznych zespołów wokalno-tanecznych oraz artyści rodzimej sceny rockowej, w sumie około 200 osób. W geście wdzięczności za dotychczasową współpracę winniczanie wręczyli prezydentowi miasta Wojciechowi Lubawskiemu i przewodniczącemu Rady Miasta Tomaszowi Boguckiemu specjalne odznaczenia. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne, rozpoczęte flashmobem z udziałem Kieleckiego Teatru Tańca i ukraińskiego zespołu ludowego Barwinok. Ten ostatni porwał następnie do zabawy i wprawił w zachwyt tłumy widzów. Jeden z najlepszych dziecięcych zespołów tanecznych na Ukrainie, występujący w tradycyjnych, kolorowych, haftowanych strojach, zaprezentował niezwykle barwną i żywiołową mieszankę tradycyjnych ludowych tańców i śpiewów. Podziwiam zaangażowanie dzieci, którą włożyły w pracę, w swój występ. Wspaniale, wspaniale dzieciaki śpiewają, a stroje to już są naprawdę cudne, przecudne, fantastyczne. Także pięknie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Po występie Barwinoka zaprezentowali się podopieczni Kieleckiego Teatru Tańca ze specjalnie na tę okazję przygotowanymi układami tanecznymi i baletowymi. Wiele działo się też na innych scenach. Przy Placu Artystów swoje umiejętności prezentowała młodzież, podopieczni Domu Kultury Zameczek i laureaci konkursu Scena dla Ciebie. W świat piosenki turystycznej i poetyckiej słuchaczy przeniosła formacja opowieści kameralnych. Bardzo dobrze jest, bardzo fajnie, miła atmosfera, dużo ludzi, także fajnie, bo nam się pogoda jeszcze poprawiła, wszystko jest okej. Kolejne atrakcje czekały na tych, którzy przyszli na scenę na mostku nad Silnicą, prowadzoną przez wodociągi kieleckie. Tutaj gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński, który odśpiewał wraz z publicznością swój największy hit Nie liczę godzin i lat. Przy Placu Literatów moc atrakcji czekało na najmłodszych. Muzeum Zabawek i Zabawy zorganizowało pokaz walk wikingów i uczyło dzieci dawnych tańców. Można było wziąć też udział w licznych grach i zabawach. Dla tych, którzy chcieli obcować ze sztuką na najwyższym poziomie, przygotowano natomiast otwartą próbę i czytanie sztuki współczesnego niemieckiego dramatu Serce boksera w wykonaniu aktorów teatru Lalki i aktora Kubuś. A to nie koniec atrakcji. Jutro na Kielczan czekają kolejne, wśród nich pokazy taneczne i koncert gwiazdy wieczoru José Torresa z zespołem Havana Dreams.